Hej wam, witam was wszystkich ponownie, CDD Zeal i dzisiaj nadszedł czas na rozpoczęcie epizodu numer 3 w grze Phoenix Wright Ace Attorney. W ostatnich częściach zagrajmy z Phoenix Wrightem. To był jeszcze koniec epizodu numer 2, to była końcówka. W tym epizodzie w końcu udowodniliśmy winę tego tutaj człowieka, który pamiętacie nazywa się Red White. Tak, udowodniliśmy jego winę w sprawie zabójstwa naszej szefowej pani Mifei, którą teraz widzimy z prawej strony. No właściwie jego skazanie było możliwe, z pomocą, samej ofiary, tak. Ona na chwilę, tam na parę minut, tak przypuszczam, ona stąpiła na ziemię, żeby nam tylko pomóc. Więc to był bardzo fascynujący ciąg wydarzeń i takie, wiecie, zwroty, tego fabuły, to wszystko. A tu za nami, przed nami, jak mówię, epizod numer 3. Turnabout Samurai. Taka jest jego nazwa. Gia! Zhańbiłeś mnie po raz ostatni, stalowy samuraju? Blady księżyc na niebie żąda twojej krwi. Księżyc? Nie, ty powinieneś się wpatrzeć w księżyc, gdyż to będzie ostatni księżyc, który kiedykolwiek zobaczysz. Zobaczymy się w piekle, zły sędzio. Kio! Ja? Ale wydaje odgłosy jak Link, czyż nie? Miecze wojowników świecą i uderzają w świecę księżyca. Jeden upadł, ale kto? Tylko księżyc wie. Nie przegapcie, na następnym odcinku, w następnym tygodniu. Ciemny zwiadowca powraca. Moc zaboczany charakter to już musi być ciemny? Jeju, to już... Nie, to już się robi nudne z tym, że czarny charakter to już jest ciemny jakiś tam, nie wiem, ciemny... Ciemny wąż, ciemny zwiadowca, ciemny... Sprinter, dobra, tam nie będę tam kombinował. To by miało! Zobaczymy się w piekle, zły sędzio! Tak, czyli to była jakaś scenka z jakiegoś takiego show dla dzieci, znaczy może anime, jakieś coś takiego to było, wiecie? Wow! Przestań machać tą miotłą wokół! O, Nick! Nie wiedziałem, że tu jesteś. Oczywiście, że tu jestem! No przecież to jest moje biuro, czyż nie? Co to było za surrealistyczne show, które oglądałaś? Co? Nick? Znaczy, naprawdę, ty nie znasz stalowego samuraja? On jest tylko najbardziej popularnym bohaterem telewizji dla młodych ludzi. Młodych? Ja, znaczy, no jak młodych? 10-letnich. Więc czym ty się ekscytujesz? Hej, mam tylko 17 lat. To 17, 17, widzisz, teen, jestem nastolatką, nie jak ty, Nick. Hej, nie mów do mnie, jakbym był twoim dziadkiem czy co. Ja sam mam tylko 24 lata. Więc obejrzyj to ze mną. On jest naprawdę super i to jest bardzo popularne. Kiedy zapytali dzieci ze szkół podstawowych, kim chciałby być, stalowy samuraj był numerem 1. To tak, wynik. Naprawdę martwię się o dzieci w dzisiejszych czasach. Chciałbym się nie martwić, na pewno u nich jest lepiej niż na trasie rzeczywistości w tych czasach. Dziadku? No cóż, stalowy samuraj się skończył. Przypuszczam, że czas zamknąć biuro. Tak przypuszczam. Chciałbym mieć trochę klientów. A to ile czasu minęło? A, miesiąc, okej, okay. Dzięki Phoenix za informację. Miesiąc minął od mojej ostatniej sprawy. O modelstwie mi się mówiło przez trochę czasu. Ale nikt nie zwrócił szczególnej uwagi na biura Wright & Company. Jak zapłacę czynsz w tym miesiącu? Będzie w porządku. Jest pewna, że jakiś wielki klient za chwilę wyskoczy znikąd. Okej, czyli nie zanosi się jakoś szczególnie nic dobrego póki co, bo jak widzieliście, póki co Phoenix minął miesiąc, on już nie miał, że jest w tym czasie w ogóle żadnego klienta, któremu mógłby pomóc. No znowu, bring, 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 banana phone! No ile już to śpiewałem? Halo? Tutaj Phoenix! Nick! Maja? Co? Jest wcześnie? To stalowy samuraj! Stalowy samuraj jest aresztowany! Ha? Masz na myśli, że ten gość się z tamtego show? Tak! Mówią, że stalowy samuraj zabił złoczyńcę! Czy on tego przecież nie ma robić? Czy to nie jest jego robota, żeby zabić tego złoczyńcę? Albo przynajmniej go powstrzymać? No może zabicie to jest rzeczywiście jakaś tam przesada. Czy on właśnie nie powinien tego robić? Tak, w telewizji tak! No, w telewizji? Nie, mam na myśli, że on to naprawdę zrobił! W rzeczywistości!
przebił złoczyńcę samurajską włócznią. Absolutnie nie mam pojęcia, o czym ty tam mamy dążysz. Po prostu przejdź do biura. Szybko, proszę, Nick! Hank Myers jest zaszokowana, że czarny charakter nie żyje. Tak, też wielki szok, no zawsze tam wiadomo, no tam może prawie zawsze tam czarny charakter jednak się tam podaje, albo co najwyżej, co najwyżej ginie, wiecie, na końcu. A przecież to nie był ostatni odcinek. Jak sam wiedzieliśmy, był następny odcinek z tym ciemnym zjadowcą. Maja tu jest, i ogląda telewizję. A teraz na poranne wiadomości. Aktor Will Powers był wczoraj aresztowany. Powers gra rolę, główną rolę w popularnym show dla dzieci Stalowy Samuraj, wojownik Neo Old Tokyo. Był aresztowany w podejrzeniu o zabójstwo. Ofiarą był Jack Hammer, który gra złoczyńcę znanego jako zły sędzia. Jego ciało zostało znalezione wciąż w kostiumie złego sędziego. Samurajska włócznia została znaleziona wbita przez, no, przez ciało. Policja wierzy, że to było na zasadzie zbrodni. I badają dalej. To musi być jakiś żart. Nie, nie, nie! To koszmar! Cały samuraj się skończył! Świat się skończył! Tak, nic już nie będzie. Znowu, bring, bring, banana phone. Muszę tu przestać śpiewać, serio. Tak? Frightened Company, Biela Frightened Company. Co? Nick! To Stalowy Samuraj! Co? Tak, tak, oczywiście. Będziemy tam za momencik. Chodźmy, Nick! Chodźmy gdzie? Mają Stalowego Samuraja w areszcie! Więc co? Więc? Zadecydowałem, że to będzie nasza wspólna pierwsza sprawa. A więc, czyżby naszym klientem był ten cały Stalowy Samuraj? Do tego zgiń, no spotkamy się w piekle, ty zły sędzio. Jakby, nie, jakby Stalowy Samuraj też był zły, że spotkamy się w piekle? To, że co, że Stalowy Samuraj też do piekła trafi? Nie wiem. No, możemy jeszcze tak z mamą trochę porozmawiać, po pierwsze co robić i po drugie czy jakieś mamy pomysły? A czy tak to zrobimy w razie czego, chociaż to nie jest konieczne? No to co powinniśmy robić? Co powinniśmy robić? Jak można po prostu siedzieć się w taki sposób? Musimy iść do aresztu i spotkać się ze Stalowym Samurajem. Czy ona chce badać tą sprawę? Czy po prostu ona chce się bawić w zwiedzanie? Tak się zastanawiam. Stawiam kasę na zwiedzanie. No cóż. Dziwnego, kurczę. Maja jest taką fanką, że naprawdę. Tu się mało co zakładać. Nie mamy zbyt dużo informacji, żeby już rozpocząć sprawę. Po co przyznać się? Nie masz pojęcia, co się stało. Nie! Po prostu nie mamy wystarczającej informacji! No, czyli widzicie, no te rozmowy tam nam nie za dużo wniosły do wszystkiego. Więc po prostu, no, przejdźmy już do aresztu, do pokoju zwierzeń. Kto jest teraz... No, kto teraz jest ofiarą Wielkiego Brata? Ten gość wygląda jakby, nie wiem... On ma włosy jak... taką grzywę ma lew, wiecie, samiec lwa. On ma takie same włosy wręcz. Maja znowu od razu tak zszokowana jakaś, czy co? Co jest nie tak, Maja? To on! Na żywo! Czy to naprawdę on? Co masz na myśli ten gość? Oczywiście, że to on! Will Powers, nasz klient! To on! Może nie powinnam tego mówić... Ale on na pewno to zrobił! Modelca! Zamordowa, przynajmniej... No, przynajmniej raz. Może dwa? Wow! Co ty gadasz? Tak? Coś nie tak? Nie! Zaczyna się świetnie, tak? Dobrze to podsumował teraz Phoenix. Wiem! Jesteś rozczarowana, czyż nie? Rozczarowana? O nie! Nie! To w porządku! To prawdziwy ja! Kiedy stałem się samym Samurajem z tą maską, zadecydowałem, że nigdy nie pokażę swojej twarzy publicznie, dopóki nie skończę swojej pracy. Wiesz, to dla dzieci! Nie chcę zniszczyć ich snów! O! Przypuszczam, że to nie miało w ogóle znaczenia. Tyle, jeśli chodzi o sny. Zastanawiam się, co one teraz myślą o Stalowym Samuraju. O! Widać, że to taki umieśniony gość, ale jednak widzicie, no takie serce, no bardzo... Bardzo takie ciepłe serce, widzicie, on chce dobrze dla dzieci. Nick? Co? On jest dobry! Znaczy, on jest dobrym gościem, znaczy, on jest dobry! Tak, nie zrobił tego.
Ona to nosi po tej rozmowie, no w końcu rzeczywiście, on tak się popłakał, że tyle ze snów dzieci, wiecie to wszystko, że bohater, że już koniec z tym bohaterem, z tym samym samurajem. No cóż, możemy z nim spróbować może pogadać się po pierwsze o tym, co się stało i po drugie, no show stanowy samuraj. Może rozpocznij od tego, co się stało. Tak, oczywiście. To jakby było wczoraj. Właściwie to było wczoraj. Cała ekipa przyszła do Global Studios na próby. Na nagrywanie. Przeszliśmy przez parę sekwencji o 10 tego ranka. Była próba planowana o godzinie 5 po południu. A kiedy wybiła 5 i cała ekipa zgromadziła się w studio. Zły sędzia, nie wiem czemu czasami mówię magistra zamiast sędzia. Zły sędzia został znaleziony leżący na zgniecionej sterczy blisko zestawu. Zdjęli mu maskę i odkryli, że to był Jack Hammer. I on nie żył. Został on profesjonalnie przebity samurajską włócznią. Samurajska włócznia? Tak, to jest długa włócznia, z której korzysta stanowy samuraj jako broń. No cóż. No może teraz się dowiemy o tym całym samuraju, bo dopiero to co poznaliśmy, wiecie? Może mógłbyś mi wyjaśnić, czym właściwie jest ten stanowy samuraj? Nick, jak możesz mówić coś takiego? Tak mi przykro, sir. Ja przepraszam za mojego partnera. On jest tym nowy i trochę poza światem. No mówi ta, co sama kurde żyła tam bez rodziny i tam w górach. No ładnie, nie będę kurde drażnił z tym. Nie, zaraz się zachowam jak dupek, przepraszam. Hej, no kto jest tym nowy? Nie, to w porządku, naprawdę. Stanowy samuraj jest głównym bohaterem w popularnym show dla dzieci. On przechadza przez ulicę Neo Old Tokyo. I toczy walkę po walce przeciwko złemu sędziemu i jemu sługusom. Oczywiście, on nigdy tak naprawdę nie wygrywa, nigdy nie pokonuje tak naprawdę złego sędziego. Właściwie to tak naprawdę on chyba jednak go pokonał tym razem. No cóż, mi się do tego gość naprawdę jest taki... Po prostu jest zaszokowany tą sprawą, że jest smutny, że po prostu koniec snów. Nie tylko jego snów, ale gdzieś widać, że to nie jest taki arogant ze wszystko, też że ja i po prostu dba o innych ludzi, więc jak on mógł zabić? Okej, teraz jeszcze spytamy go co do jego alibi. Więc, gdzie byłeś się w dniu zabójstwa? No cóż, tamtego ranka przyszedłem do studia o 9. Pracowaliśmy przy paru scenach aż do południa. Próby były rozpoczęte o... miały się rozpocząć o 5, ale byłem trochę zmęczony. Więc po lunchu zdenerwowałem się w mojej przebieralni. Gdy obudziłem się, było po 5. Spóźniłem się na próby. Szybko biegłem do studio i zarazem wszystkich, no widziałem jak wszyscy są zaszokowani. Aresztowali mnie na miejscu i przyprowadzili tutaj. A więc on cały czas spał, całe popołudnie po zabójstwie, zabójstwa. Co bohater? Co sobie dzieci pomyślą? Myślę, że powinienem sprawdzić się miejsce zbrodni. Racja! Global Studios! Narysuję ci mapę. Wow, Nick! Chodźmy! Załóż się o 10 dolców, że ona będzie prosić o autografy. A, czyli jednak, no... Will Powers nam udziela trochę pomocy, jeśli chodzi o przemieszczanie się po Global Studios. Znalazła nam mapkę! Więc teraz nawet możemy również tam wejść, tak, do Global Studios, do głównej bramy. W tej chwili możemy tam zerknąć. Tak, ta muzyka, która teraz jest leci w tle, uwierzcie, będzie ją słyszeli, nadmiernie zbyt dużo razy, naprawdę, będzie ją słyszeli cały czas. Wow, więc tutaj oni tworzą show stanowego samuraja? Świetnie! Nie jesteś podekscytowany? Hej, ty tutaj! Chcecie wejść? To musicie przejść przeze mnie! O, przepraszam,
Jesteśmy prawnikami. O, tak? No to świetnie, a ja jestem ochroną. I to moja praca, żeby tacy gapiowie jak wy trzymali się z dala od tego miejsca.